Ulica Ordona dalej się zmienia i aktualnie mamy ponownie dwie jezdnie, z tym, że jedna jest docelowa, a jedna tymczasowa przez sam środek placu budowy. Jak wygląda ta inwestycja w maju 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Czemzonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z Warszawy Zachodniej. No już zachodniej nie widzimy, a widzimy zupełnie inny element, a mianowicie nową ulicę Ordona, bo na tym krótkim odcinku została przebudowana przez prywatnego dewelopera, ale na dalszym odcinku aktualnie trwa przebudowa i ruch jest już ponownie po dwóch jezdniach. Natomiast co ważne, jest całkowicie aktualnie w tym miejscu zakaz parkowania, bo ruch jest po dwóch jezdniach, ale... No właśnie. Dokładnie o co chodzi w ramach tej przebudowy? Chodzi o to, aby przebudować ulicę Ordona, zlikwidować miejsca parkingowe, jeżeli chodzi o przestrzeń po środku, uporządkować ogólnie samo parkowanie i samą jezdnię. Wprowadzić tutaj pasy rowerowe, a po środku stworzyć jeden duży pas zieleni. Zawrotki zostaną zlikwidowane. Z trzech zawrotek pozostanie tylko łącznie jedna. Miejsca parkingowe będą łącznie wzdłuż. Bruk stary będzie zachowany, ale schowany głównie na miejscach parkingowych i pod nowym asfaltem. No i oczywiście jest planowane tutaj właśnie pojawienie się nowego asfaltu. Na pasie dzielącym ma też się pojawić trochę nowej zieleni. To są główne założenia, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Ordona. Na dalszym odcinku tutaj już ta przebudowa nie jest realizowana. W przyszłości tutaj mają też być wybudowane dwie jezdnie na samym odcinku do Kasprzaka. Tylko że wtedy będzie trochę to inaczej wyglądać, bo w tym miejscu już będą jeździć tramwaje. Po środku będą dwie jezdnie, po jednym pasie w każdym kierunku, a po środku mają jeździć tramwaje. Kiedy ta inwestycja jest zrealizowana, tego nie wiemy, bo plany na razie są odległe. Na koniec tej dekady, ja bym powiedział nawet, że na początek przyszłej dekady. Więc jeszcze sobie trochę poczekamy, ale plany są i dlatego też ulica Ordona aktualnie jest przebudowana, ale większe prace przy tej przebudowie będą dopiero realizowane, kiedy już tramwaje będą wiedzieć co i jak to będzie realizowane właśnie razem z tramwajami, jeżeli tramwaje będą tutaj budować się na ulicy Ordona. Na dalszym odcinku tutaj do ulicy Wolskiej możemy zobaczyć z kolei, że prace trwają, ale przy przebudowie właśnie w ramach tramwaju na Kasprzaka. Tam też się pojawiają właśnie pasy rowerowe pomiędzy odcinkiem na ulicy Wolskiej i na ulicy Kasprzaka. Tam też było ostatnio frezowanie, ale cały czas jeszcze Ordona nie jest całkowicie sfrezowana i to jeszcze będzie realizowane. Brakuje krótkiego odcinka. Jak widzicie, przy samej ulicy Wolskiej już faktycznie jest nowa nawierzchnia, ale kawałek dalej później już się kończy i faktycznie jest jeszcze stara nawierzchnia. Co prawda jest już faktycznie nowe oznakowanie poziome, przynajmniej po części, więc już się pojawiły tutaj pasy rowerowe, ale cały czas jeszcze to nie jest dokończone i jeszcze jakieś pomniejsze prace będą realizowane. Natomiast tutaj już mamy też całkowicie sfrezowane z nową ostatnią warstwą asfaltu skrzyżowanie, jeżeli chodzi o skrzyżowanie właśnie Ordona Lekcyjnej i Kasprzaka, w tym miejscu właściwie już Kasprzaka i Ordona. No i na dalszym odcinku oczywiście Ordona jest postawiona tak, jak wyglądała wcześniej. Tutaj Jana Kazimierza powstaje po prawej stronie, będzie wjazd rowerowy, ale o tym zobaczycie film na przestrzeni najbliższych dni, albo nawet jutro. Natomiast na dalszym odcinku możemy zobaczyć jedną jezdnię, po jednym pasie w każdym kierunku i tutaj w przyszłości właśnie ten tramwaj się jeszcze pojawi. Natomiast tutaj na razie ruch jest przerzucony tylko wyłącznie na jedną stronę i może w sumie opowiem, jak aktualnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Ruch, jak widzieliście na ujęciach, odbywa się aktualnie dwoma już jezdniami, przynajmniej na części, tutaj się dopiero to włącza. Natomiast jedna jezdnia w kierunku południowym, czyli ta po prawej stronie, jest już na docelowej lokalizacji, już po asfalcie faktycznie tutaj można jeździć. Natomiast z drugą stronę, jak widzicie, samochody jeżdżą przez plac budowy. De facto w dużej ilości przez stare miejsce parkingu tutaj się znajdowały na samym środku zieleni. Teraz to zieleń została prawie całkowicie już usunięte, ale oczywiście pomiędzy z drzewa, natomiast ruch samochodowy odbywa się po starych miejscach parkingowych i w tych miejscach po nowych łącznikach i przewiązkach. W ten sposób udało się jakoś tutaj utrzymać ruch dwukierunkowy w jedną i w drugą stronę, ale no jest dosyć kiepskie, ale na spokojnie na sam koniec filmu nawet się tędy przejedziemy, a nawet nie na sam koniec filmu, a właściwie teraz. Przejedźmy się, jak aktualnie samochody
jeżdżą na tym odcinku, a właściwie zanim przejedziemy się, to nawet zetkniemy jeszcze z bliska z lotu dronem, jak wygląda stara nawierzchnia asfaltowa. Zwróćcie uwagę, że tutaj wszędzie się znajduje bruk i bruk tutaj jest elementem zabytkowym i on w tym miejscu musi pozostać, ale udało się dogadać z konserwatorem zabytków, aby na razie ten bruk schować pod asfaltem do czasu, kiedy tutaj faktycznie wszystkie elementy przemysłowe się stąd nie wyniosą, bo jak dobrze może wiecie, tutaj trochę jest przemysłu, cały ten przemysł w tym miejscu jest dłużej niż te osiedla. Osiedle zaczęły się teraz budować niedawno, bo PKP zaczęło tam powoli wysprzedawać te po części swoje działki. Natomiast cały czas grunty w tym miejscu są wstrzymane i one tutaj są i tak bytują. Duża część, a właściwie większość z nich jest raczej nieużytkami i tam się nic nie dzieje, ale przestrzeń nie jest sprzedawana, tylko wyłącznie jest wynajmowana, nawet na 29 lat. Dlaczego? No bo inaczej to byłoby sprzedać majątku państwowego. Bo według mnie to powinno się zmienić, bo tak duży teren oddolan jest aktualnie odcięty właśnie od możliwości zabudowy tej przestrzeni, przez to, że po prostu kolejarze nie chcą w ogóle nic z tym terenem robić, jeżeli chodzi o sprzedaż, tylko wyłącznie dają w dzierżawę, a w dzierżawę, umówmy się, nie budujemy dużego budynku, czy tak dalej. Nie jestem oczywiście za pat deweloperką, która w niektórych miejscach powstaje, ale mimo wszystko te tereny, jak są całkowicie puste w tak centralnej części miasta, bardzo kują w oczy. No, no dobrze, mniejsza z tym, że przejdźmy sobie jeszcze raz z drugiej strony. Z drugiej strony z kolei ruch już się odbywa właśnie docelową, już jest nią, po prawej nie będzie jeszcze znajdować się pas rowerowy, którego aktualnie nie ma i po prawej stronie równolegle samochody będą mogły tutaj zaparkować wzdłuż całej tej ulicy. Ogólnie też trochę się właśnie uporządkuje ten system. Tutaj już z kolei ruch pieszych aktualnie został przerzucony na właśnie stronę zachodnią samej ulicy Ordona. Jak widzicie, już no, te nowe chodniki z drogami prowadzącymi dla osób niewidomych się pojawiły, więc to też jest dobra informacja. Przy okazji widać już mniej więcej, gdzie będą właśnie te miejsca parkingowe przy tym chodniku, więc to też jest dobra informacja, że faktycznie widać ten bruk i dlatego też ta inwestycja tak powstaje po krok po kroku i tak powoli, no bo żeby ułożyć bruk, to jest naprawdę czasochłonne zajęcie, a trzeba go wszędzie ułożyć, a następnie na nim się dopiero pojawia asfalt. No chyba, że na niektórych zawrotkach trochę to inaczej będzie pokładane, jak właśnie w tym miejscu, gdzie możemy zobaczyć, że nadal jest podbudowa betonowa, na niej jest układany nowy bruk, więc w zależności oczywiście od miejsca jest to w różny sposób realizowane. Więc tak mniej więcej wygląda ta część, jeżeli chodzi o loty dronem. Zerknijmy sobie jeszcze raz na tą inwestycję od tej drugiej strony, czyli właśnie patrząc tutaj prosto na całą perspektywę, jeżeli chodzi o całą ulicę Ordona, która jest aktualnie realizowana w ramach tej przebudowy i przejedźmy się teraz na monocyklu elektrycznym przez cały plac budowy na gimbalu. Więc proszę bardzo, wjeżdżamy sobie przez ten, oczywiście jedziemy tam bardziej dozwoloną ulicą, więc jak widzicie, jedziemy sobie po bruku, nawet całkiem sprawnie, ale film jest przyspieszony dwukrotnie. I co ważne, aktualnie w tym miejscu, na całym odcinku, który jest teraz przebudowany, nie ma żadnej zawrotki. W skrócie, wszystkie pojazdy ciężarowe, czy też samochody osobowe muszą przejechać do samego końca, dopiero tam w teorii mogą zawrócić. Więc tutaj nigdzie zawracać się nie ma gdzie, bo już pomijając to, że wszędzie są dziury, to i tak wszędzie są barierki, więc nawet takiej możliwości zbytnio nie ma. Więc aktualnie tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o przejazd przez ten cały plac budowy. No i przejechaliśmy już dalej po asfalcie, się całkiem wygodnie jedzie. Ja jadę dalej, żeby nagrywać Jana Kazimierza. Zresztą film, tak jak powiedziałem, niedługo z tej przebudowy również będziecie mieli. No, także tak mniej więcej prezentuje się cała ta inwestycja. Natomiast jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Ja jak zawsze zachęcam Was również do zostania patronami, a wiznosza. I co ja mogę powiedzieć, ten film pojawia się kolejny w ramach tej serii filmów Jak mnie nie ma, kiedy jestem w Sopocie, więc jeżeli piszesz jakieś komentarze i czekacie na jakieś szybkie odpowiedzi, to raczej tak się nie zdarzy, bo mnie nie ma w Warszawie przy komputerze zbytnio do niedzieli, więc w teorii mam wolne, ale w praktyce to tylko łącznie 2 dni góra wolnego będę mieć w ramach tego całego wyjazdu, chociaż filmów na kanał żadnych nie montuję, ale robię dużo, dużo innych filmów i zajmuję się dalej różnymi innymi pracami, ale które są w teorii całkowicie niepowiązane z kanałem, więc może faktycznie coś zupełnie innego. Natomiast chcę powiedzieć, na Ordona pojawia się ponownie za 2 miesiące i wtedy najprawdopodobniej się trochę zmieni tutaj zakres tej inwestycji, bo aktualny etap tej inwestycji ma się zakończyć na koniec tego miesiąca, czyli do 31 maja. Organizacja ruchu będzie wyglądać, jak teraz wygląda, a później to troszeczkę się pozmienia. Tymczasem do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!